Jesteśmy w McDonaldzie przy Tesco, przy Tesco, niedaleko Tesco, w drodze z dużego Tesco do centrum miasta. Ten McDonald jest o tyle dobry, że jeżeli człowiek jest bezdomny na przykład, jest zimno, to tutaj sobie zamówi kolę, podłączy się z internetem, podładuje co trzeba. Wtedy kupiłem parę akumulatorków takich, które permanentnie trzeba było ładować. Między innymi taki rozgałęziacz USB. Dałem radę. Do czego zmierzałem? Wielce czcigodny kolega Wladimir jest fotografem z zawodowym i z zamiłowania interesuje się rozmaitymi zagadnieniami związanymi z wszechświatem, rzeczywistościami alternatywnymi. Generalnie współczesna nauka i rozmaite czary-mary przenikające się wzajemnie. Częste zjawisko. Kosmici, filozofia Dalekiego Wschodu, historia przepełniona rozmaitymi zagadnieniami, które można wytłumaczyć w prosty sposób. Przybysze z Nibiru nam zaserwowali takie... Cóż? Do czego zmierzam? Nibiru właśnie, więc czcigodny kolega Vlad zaczął robić arcyhurtową ilość zdjęć obiektów na niebie, które są dziwne i które wyglądają bardzo podobnie do planety. Byłem nawet świadkiem, jak robił te zdjęcia. Jedno wyglądało dość strasznie, bo na tym zdjęciu w nocy wyszło, że jedna piąta nieboskłonu jest zajęta przez olbrzymie ciało niebieskie. To wyglądało dość strasznie. Ono było ciemne do tego wszystkiego. Taki gazowy gigant z serii opowiadań spod znaku Stephena Kinga. No ale też robił całą masę różnych innych zdjęć ciała niebieskiego, które znajdowało się zdecydowanie bliżej. Raczej nie bliżej, tylko było mniejsze. Przepraszam, dekoncentruję się, bo jakieś seniority tutaj zaczynają krążyć w koło. A to jest, jak wiadomo, rzecz, która prawdziwego mężczyznę dekoncentruje. Tak czy siak, bardzo często na tych zdjęciach za dnia widać było ciało niebieskie, które wyglądało przy świetle słonecznym podobnie do księżyca. Przy niewiarygodnym, że to nie był księżyc. Co to kurwa jest? Normalnie ewidentnie widać, a nie, że jakaś chmurka się ułożyła. Ewidentnie widać, że to ciało niebieskie, że to planeta jakaś. Nie ma takiej planety oficjalnie, a ona se tam jest. I to wiem, że notują ludzie, którzy mieszkają tutaj w tej okolicy. W sensie, chyba generalnie w Northamptonshire hrabstwie. Ale Wellingborough szczególnie. Mówiłem o fasadowych działalnościach za dnia i docelowych w nocy. Teraz mówię o tej kolejnej rzeczy. To jest ciekawe, bo wydawałoby się, że nie jest to ze sobą w żaden sposób powiązane, niezależne od siebie, ale ja już nie jestem pewien. Pozwolę Państwu posłuchać rozmaitych historii i zacząć się zastanawiać. Jeżeli ktoś oczywiście wpadnie na pomysł, że dolega mi coś innego niż choroba psychiczna, a raczej, że mam do czynienia z interesującymi zjawiskami. Sporo z nich zaobserwowałem nie ja, a moje udowodniłem jednemu człowiekowi, z tym, że został uznany za osobę niewiarygodną przez ogół, z całą pewnością, więc... Tyle, że ja wiem, bo to o mnie chodziło generalnie, żebym się przekonał, bo ja byłem już tak zmęczony, tak niewyspany, tak długo nie jadłem i uciekałem przez cholera wie czym, że zaczynałem powoli tracić wiarę w swoje własne zdolności obiektywnego oceniania sytuacji, z którą w danym momencie mam do czynienia. No to do miłego.